Przymierku. Witaj na darze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. 2018 rok, 12 listopada. Dzień po święcie. A także święto żydowskie, tak? No, święto żydowskie jest dzisiaj, taka nowa tradycja, tak? Wstępuje. 12 listopad. Święto podpisania. Wiesz, że 12 listopada powstała pierwsza partia żydowska i dlatego w dniu dzisiejszym obchodzimy właśnie takie święto? Tak, dlatego chyba Żydzi zrobili ten dzień wolny, niby za 11 listopada, ale ja myślę, że to będzie nowa tradycja tutaj w Polin. No ja mam nadzieję, że ukrócimy tą nową tradycję i zrobimy wszystko, aby tej tradycji na dłuższą metę nie było. Mirek, wczoraj odbył się marsz w Warszawie. Właściwie dwa marsze, właściwie to jeden. Ja na te marsze jeździłem do 2015 roku. W 2015 roku byłem ostatni raz na takim marszu. Też byłem w to bardzo zaangażowany. Wydawało mi się, że jest to taka oddolna inicjatywa. I z perspektywy czasu tak zacząłem bardziej to wszystko analizować. I zauważyłem, że ten marsz jest jedną wielką manipulacją organizowaną przez krasnali z brodami, którzy zarządzają tutaj, administrują naszym Polin. A mówisz o tegorocznym? Nie, ja mówię w ogóle. Ja mówię w ogóle o tych marszach, które były. Wiesz, ja brałem w nich czynny udział od właściwie samego początku do 2015 roku. I zacząłem, mówię, zauważać pewne, analizując to, zacząłem zauważać pewne symptomy, które nakazały mi wręcz stwierdzić, że jest to kolejna manipulacja, kolejna ustawka wykorzystywana przez, mówię, administrujących tym krajem krasnali z brodami, administrującymi Polin, tak? Jak nazywają oni nasz kraj, naszą ojczyznę. Dlaczego tak jest? To jest takie pokazanie, że mamy niepodległość niby. To, że wychodzą ci narodowcy, czy wcześniej nawet jak Polin był, jak było PO, tak? Czy teraz jest jak PiS, to jest wszystko jedno zresztą, bo to jest jedna drużyna, wiadomo. PO PiS, tak? Jedna wielka sylionistyczna drużyna zarządzająca tym krajem. I co widać po prostu, że oni wykorzystują ten marsz do tego, żeby pokazać, że my jesteśmy niby niepodległym krajem, nie? No jest to nagłaśniane w ten sposób, że są różnego rodzaju prowokacje, mniejsze, większe, przed marszem, w czasie marszu, po marszu, dużo dyskusji, przed, w trakcie, cały dzień transmisja, tak? Po marszu tak samo programy w mediach, w telewizji, artykuły w prasie, w radiu, wywiady różnego rodzaju, tak? I cały czas to się kręci wokół słowa niepodległość. Nie możemy być niepodlegli, skoro nie jesteśmy suwerenni, tak? Bo nie jesteśmy suwerennym krajem. Może my jesteśmy suwerenni jako my po prostu, bo mamy suwerenność w sercu, jesteśmy niezależni i wolni, tak? Ale nasz kraj nigdy nie był suwerenny od 1918 roku na pewno, tylko jest krajem podległym, syjonistycznej dyktaturze, tak? I ten marsz jest tylko kolejnym narzędziem mającym zamydlić no takim ludziom, którzy nie mają czasu, nazwijmy to Polakom, którzy nie mają czasu na myślenie, na po prostu na analizowanie, bo muszą pracować, ciężko zarabiać na chleb, żeby utrzymać dzieci, żeby utrzymać siebie, często żeby po prostu przeżyć od pierwszego do pierwszego. Oni nie mają czasu na analizowanie tego. Mogę na chwilę długopis? Tak. Jeszcze pozwól mi, że skończę swoją tutaj wypowiedź, twoje pytanie jednocześnie do ciebie. Jest to marsz, moim zdaniem, nie niepodległości, tylko marsz podległości. Pokazanie po prostu narodowi, gdzie jest, w którym miejscu jest, mimo tego, że nawet nie jest tego świadom ten naród, tak? A to, co to zrobiono teraz już w ogóle, że po prostu jak gdyby VIP-owie to nazwijmy, tak? Czyli VIP, krasnale z brodami, tak? Poszli przodem, za sobą ciągnąć to tak zwane bydło gojowskie, tak? Wiesz, jak ja to nazwałem? Bo ja to mówię, że oni są oczywiście wszyscy na sznureczkach, tak? Oczywiście. Te sznureczki nazwałem potem smyczą. W związku z czym, co jest prowadzone na smyczy? Psy. A co za psem się ciągnie? Ogon. My nie chcieliśmy być takim ogonem. O czym powiedziałem dzień wcześniej, zanim jeszcze doszło do tego marszu. I powiem szczerze, bardzo mi się podobało tutaj
decyzja Roberta Bąkiewicza, organizatora właśnie Marszu Narodowego, Marszu Niepodległości. Mówimy tak, jak jest. Jest to nazwa Marsz Niepodległości, pomimo to, że akurat my, osoby świadome, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest trudno nam naprawdę powiedzieć o tym, że to jest Marsz Niepodległości, wręcz przeciwnie. Ale jego decyzja naprawdę była bardzo dobra, szczególnie, że posłuchał nacisków nas, nacjonalistów, nas Polaków, gdzie mówiliśmy mu bardzo wyraźnie, że absolutnie nie życzymy sobie pójścia bezpośrednio w tym samym kordonie z tym marszem prezydenckim, marszem państwowym. Bo wtedy, proszę Ciebie, byłoby tak, że na cały świat pokazaliby, że rzeczywiście obchodzimy stulecie zjednoczenia narodowego Żydów i Polaków. Absolutnie tak nie jest. No tak, tylko że cały czas mówię, że my nie jesteśmy niepodległą krajem, więc nie możemy świętować niepodległości. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego pozwalają nam na organizowanie takich marszy? No. Tylko i wyłącznie po to, aby Polacy rzeczywiście nie dostrzegli tego, że są cały czas pod okupacją. Jest to tak zwane pozorowana wolność, wiesz, gdzie, to, co powiedziałem. Gdzie człowiek na daną chwilę uważa, no ale słuchajcie, no przecież ja mogę wziąć flagę, ja mogę wziąć transparent, ja mogę głosić różnego rodzaju hasła, nikt mnie w tym momencie nie zatrzyma. Nieprawda, we Wrocławiu zatrzymano kilka osób, o czym powiedział bodajże dzisiaj albo jeszcze nawet wczoraj Jacek Międlar. Tego nie pokażą Ci w telewizji, o tym Ci nigdzie nie powiedzą. A to się naprawdę działo i to było we Wrocławiu. Ja akurat byłem w Warszawie i nie dostrzegłem tam, powiem szczerze, jakichś większych zamieszek, jakichś większych problemów. Byłem w różnych miejscach, byłem w samym centrum ludzi, następnie byłem po stronie reporterów, tam gdzie tylko akredytowane osoby miały dostęp, ale powiem Ci, że odstęp, jaki nastąpił pomiędzy tym marszem prezydenckim a rzeczywistym marszem narodowym, był naprawdę ogromny. To był czas 20 minut, a w momencie, kiedy marsz prezydencki, czy marsz państwowy, gdy zorientowali się, że my za nimi nie idziemy, że my zostaliśmy cały czas w miejscu, oni też się zatrzymali, po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Ludzie stamtąd, z tamtego marszu, wracali z powrotem, żeby dołączyć do Marszu Narodowego. Wyobrażasz to sobie? No Mirek, ja sobie to wyobrażam. Mam fragmenty właśnie jest na kamerze nagrane. Tylko ja nie rozumiem, tutaj cały czas zadaję pytanie, jaką niepodległość, jaki to był marsz? To był Marsz Niepodległości, bo tu niepodległości nie ma. 97% majątku narodowego, który był w 90 roku, gdzie Polska była zasobnym krajem, powtarzam, zasobnym, zostało rozkradzione. Ludzie żyją na granicy ubóstwa. 15 milionów ludzi, cały czas powtarzam, wygnane na roboty za granicę, do Niemiec, do Anglii, do Francji, do innych krajów. Sędziowie, prokuratorzy, inna cała zgraja urzędnicza krzywdzi tutaj ludzi, krzywdzi po prostu na potęgę, bezkarnie całkowicie. Jest totalne bezchołowie, nikt z tym nic nie robi. Ściąga się tutaj po prostu Ukraińców, 3 miliony Ukraińców jest ściągniętych, ściąga się Filipińczyków, jakichś innych po prostu azjatyckich gastarbeiterów, tak to można nazwać, niemiecku, imigrantów, tak? I kraj jest totalnie po prostu, przede wszystkim, no to wiadomo, krasnali z brodami ściągniętych jest kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy. Powiedzmy to otwarcie, że Izraelczycy, plus, tak? Czyli naród żydowski. Ogarnął całą infrastrukturę w Polsce, włącznie z wodą, nie? Najbardziej infrastrukturą krytyczną, ale jest 40 czy 50 tysięcy uzbrojonych agentów Mossadu do ochrony tego tutaj na naszym terenie i plus armia amerykańska, no, która też jest zarządzana przez wiadomo kogo, tak? Powiedz, że gdyby doszło rzeczywiście do wojny takiej domowej, to by przegrali. Znaczy, ja nie mówmy tu o wojnie na razie, bo to jest w ogóle jakaś ostateczność, żeby nigdy do niej nie doszło, bo to byłaby kolejna jakaś porażka wielka, po prostu kupę młodych ludzi, którzy też się budzą w jakiś tam sposób, zostałoby unicestwionych, czy zostałoby kalekami, czy by zginęło po prostu i nic to by nie przyniosło. Musimy to rozwiązać w inny sposób, tylko mówię, co my świętowaliśmy wczoraj. Dla mnie to był ewidentnie marsz podległości okupantowi, wiadomo jakiemu, tak?
okupantowi syjonistycznemu, syjonistom i to było, i to jest tak od kilku lat. Ja to zauważyłem już kilka lat temu, dlatego nie jeżdżę tam, bo ja się nie mam z czego cieszyć. To, co tu się dzieje, to jest po prostu jedno wielkie upodlenie Polaków, kradzież, grabież na narodzie polskim, unicestwianie tego narodu poprzez szczepienia, poprzez chemitrailsy, poprzez inne metody po prostu, przede wszystkim degradację żywności, wody tak samo, wszystkiego co jest, GMO, tak, no same osiągnięcia PiS-u, tak, szczepnięcie GMO, ta ustawa wprowadzona teraz, gdzie mieliśmy naprawdę dobre rolnictwo 30 lat temu, najlepsze na świecie, najbardziej czyste, oparte na naturalnych nawozach, na naszych nawozach też nawet z zakładów chemicznych. Teraz już tego nie ma, już zniszczone całkowicie. Znaczy powiem ci jeszcze, co świętowaliśmy wczoraj? Z czego ta radość w ogóle nawet tego drugiego marszu, który szedł za prezydentem? Weź mi to powiedz. Powiem ci, jest mi naprawdę trudno powiedzieć, co my świętowaliśmy. Jedno, co mi się w tym wszystkim podobało, że Polacy potrafili się akurat w danym momencie zjednoczyć. Tylko dziwi mnie fakt, dlaczego jednoczymy się na takim Marszu Niepodległości, a nie jednoczymy się w momencie, kiedy nastają wybory. Kiedy mamy możliwość rzeczywiście wybrać prawdziwych Polaków, ludzi, którzy coś sobą reprezentują, ludzi, którzy zrobią wszystko, aby z powrotem Polska wróciła na najwyższe szczyty europejskie, a nie tylko europejskie, zresztą światowe. Mamy do wykorzystania niesamowite możliwości, technikę, to jest podstawą. Zasoby naturalne, tak, niesamowite, ogromne zasoby właśnie jest, naturalne, tak? Geotermia. Stary, możemy się stać potęgą światową, bo powiem ci, że wystarczy tylko, że ruszymy złoża ropy, a wszystko inne. Ja mam taki obrazek, wiesz, gdzie w momencie, kiedy... O tutaj, z mojej lewej strony jest widoczny właśnie ten obrazek, gdzie jest pokazane serce całego świata i to od nas odpływają w pełne wszystkie żyły, tak prawdę mówiąc. I w tym momencie, kiedy my ruszymy właśnie złoża ropy, wszędzie indziej spadnie ciśnienie. Wszędzie indziej spadnie ciśnienie. I w tym momencie my jesteśmy tym, który będzie narzucał ceny, narzucał ilość tej ropy na świecie, proszę Ciebie, no tak, i to my staniemy się w Arabii Saudyjskiej. To złoża to jest tylko odnoga naszego podkarpackiego jakiegoś złoża, które jest 5 km tylko pod ziemią. To jest tylko prosty nawier, to jest tylko odnoga. I my im tą ropę po prostu jak gdyby wysiemy, tak? Bo tu jest dużo większe złoża. Mirek, ale cały czas nie odpowiedziałeś mi jeszcze na pytanie, co my świętowaliśmy, dlaczego ta radość, kurczę. Ja tylko bym się cieszył z tego, że rzeczywiście duża część narodu przynajmniej jest zakręcona, jakbym tak powiedział, no bo jeździ, jest patriotami jakimiś tam, ale kurczę, oni są w ogóle nieświadomi tego, co się dzieje chyba, tak? No bo to jest radość i tak dalej. Ci ludzie często nie mają pracy, żyją na granicy ubóstwa, mają kredyty frankowe, nie mają mieszkań, często są młodzi ludzie i oni popierają wręcz tą sytuację, która jest, bo to tak zostało obrócone przez prezydenta Filgelbauma Arona, tak, twórcę Polin tutaj i tych innych po prostu kolesi z partii rządzącej, że tak to wygląda, jakby ten marsz był marszem poparcia dla ich partii, mimo tego, że szedł oddzielnie, nie? Ale w mediach idzie taki przekaz. Znaczy wiesz, media to zawsze zakłamywały, zakłamują i zakłamywać nas będą. Od tego właśnie powstały media takie niezależne, między innymi na marszu spotkałem takie osoby jak Piotra Korczarowskiego, Damiana Bieńko, był też Krzysztof Woźniak i wiele, wiele innych jeszcze telewizji niezależnych, między innymi my. I powiem ci szczerze, nawet zrobiłem taki krótki reportaż z Rafałem Orłowskim, gdzie wypowiedział się o wielu, wielu, wielu naprawdę sprawach, po czym z osoby, która jest rzeczywiście twarda, nagle okazało się, że z kamienia popłynęły łzy. Powiem ci też, że również u mnie niejednokrotnie, gdy widziałem ten lud, tych Polaków, którzy idą, starałem się tą kamerę naprawdę mieć bardzo wysoko, aby pokazywać morze, naprawdę wielkie morze tych flag, które szły razem. Leciały mi łzy, ale tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że my jesteśmy podlegli pod obce mocarstwo, tak? W tym momencie jest to nacja żydowska, Izrael,
I ja zdaję sobie z tego doskonale sprawę, a ci wszyscy ludzie, którzy właśnie w tym Marszu Niepodległości maszerowali, pewnie, powiem ci, no może ułamek z tych osób naprawdę wie, że ten marsz nie był Marszem Niepodległości, ale reszcie wydaje się naprawdę, że oni są wolni, że im wolno naprawdę wszystko i nie zwracają na to uwagi, że każda jedna taka ustawa, uchwała, która nam coś zabrania i mówi, że to ci wolno, a tego ci nie wolno, ewidentnie pokazuje, że my jesteśmy pod czyjeś dyktando. My nie decydujemy sami za siebie, tak? Tylko ktoś decyduje za nas, a decyduje za nas mniejszość. No bo wielu ludzi, ja tak mówię, po prostu tak myślących jak ja, ja znam osobiście wielu takich ludzi, w ogóle no już tak tego marszu po prostu nie traktuję jako marszu niepodległości, tylko jako marsz podległości i wręcz nie może w nim uczestniczyć z uwagi na to, że jesteśmy suwerenni, tak? Ja jestem suwerenny, wolny i nie mogę w takiej ustawce, bo to uważam, że to jest cały czas ustawka, bo niestety narodowcami w Polsce zarządzają też, wiadomo, krasnale z brodami, nie będę wymieniał po nazwiskach. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. No wiesz, pan ONR, Robert, Młodzieżą Wszechpolską, tak? No, pan Robert Bąkiewicz jednak w jakimś stopniu dogadał się, proszę ciebie. No, dlatego mówię, kto się dogaduje z zarządem, tego Marszu Państwowego. Na dodatek we wczorajszym filmiku, który króciutko puściłem, była właśnie jego wypowiedź, gdzie powiedział, no, że nie jesteśmy... Jak ja to uznałem, że nie jesteśmy pod zaborami? Tak. No, jak my nie jesteśmy pod zaborami? No, o tym też sobie powiedziałem, także kochani. No wiadomo jest oczywiście, że jesteśmy pod zaborami i to od wielu, wielu, wielu lat. Nic nie możemy. Każde jedne wybory są ustawiane, manipulowane. Także jeśli Polacy po prostu się nie obudzą, jeśli nie zrozumieją tego faktu, że przyszedł czas, abyśmy to my rzeczywiście stali się tym prawowitym suwerenem, prawowitym właścicielem ziemi, na której żyjemy, na której się urodziliśmy, to cienko to widzę i powiem ci szczerze, że tak jak Rafał Orłowski to powiedział, że żołnierze wyklęci, gdyby to dzisiaj widzieli, sami jednęliby sobie w łeb. I tym akcentem zakończymy. Dziękuję ci, Mirek. Dziękuję. Dziękujemy państwu za uwagę. Prosimy o lajkowanie, subskrybowanie naszego kanału. I do zobaczenia. Do zobaczenia.